4 czerwca na blogu SCS-ów, które pojawia się informacja na temat daty premiery DLC Washington. A więcej informacji w tym odcinku. Zapraszam. A więc siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami od SCS Software, a dzisiaj mamy akurat informację na temat daty premiery DLC Washington. Mamy już oficjalną datę premiery i uwaga, uwaga, jest to akurat 11 czerwca 2019 roku, czyli to DLC zostanie wydane za niecały tydzień od pojawienia się tej informacji na blogu. A co najważniejsze, nie jest to czwartek, a jest to wtorek i co też drugie najważniejsze, nie jest to koniec miesiąca, a jest to w sumie jeszcze pierwsza połowa miesiąca, więc jest to dosyć wczesna data. Bardzo szybko chcą wydać to DLC Washington. No, tu mnie akurat zaskoczyli. No i co, przejdźmy sobie może do postu, bo akurat datę mam już podaną. I przy okazji tak, przy okazji tej informacji pojawił się film na kanale SC Software na YouTubie oczywiście. Taki chyba trailer DLC Washington. Będą tu znane już miejsca, których w sumie nie widzieliśmy. Głównie z tych informacji, jakie pojawiały się na blogu. Dodatkowo mamy też taką listę nowości, jakie się pojawią wraz z tym DLC. Na dole też ciekawe informacje na temat streamów, jakie będą, więc może ja po prostu puszczę ten film, będzie on bez dźwięku, wy możecie go sobie zobaczyć tutaj, ale polecam każdemu zobaczyć go też na YouTubie SC Software, a my przechodzimy akurat do tej listy i akurat pierwszą nowością, pierwszą rzeczą jest to, iż w tym DLC będziemy mieli 3800 nowych dróg, 3800 mil nowych dróg gęstej sieci drogowej, jak to napisali, więc trochę tych dróg będzie. Dalej, akurat właśnie, zobaczcie, tu akurat są te tereny, które możecie znać z niektórych informacji. Na przykład ten kojarzy z którejś tam informacji, ale może nie będę wam zdradzał. Temos akurat był ostatnio, właśnie te też, te rejony też, no ale tutaj polecam każdemu samemu zobaczyć. 16 nowych miast się pojawi, tu mamy wszystkie wypisane. Ponad 20 przełomowych mostów, czyli jak przypomnicie sobie informacje o tamtych mostach, które były w sumie niedawno, jakiś czas temu się pojawiły. Tam było mowa o tym, że pojawi się ponad około 20 mostów takich, które możemy spotkać normalnie też w Waszyngtonie. Idąc dalej, 10 oryginalnych, nie ciężarówek, ale track stopów powinno tu być. Czyli takich, wiadomo, miejsc specjalnych, postojowych wraz ze stacjami benzynowymi. Prom, Keystone, Port, Townsend. To akurat pokażę po tej liście, akurat gdzie to się mieści w rzeczywistości na Google Mapsach. Most wahadłowy Spokane, czy jak to tam nazwać. Tama Grand Coulee. Ikoniczne góry Waszyngtonu, o nich też była mowa. Idąc dalej, trudna droga klifowa z Wyrębu. To akurat chyba chodziło o którymś z tych dróg tutaj było. Chyba akurat właśnie, chyba o coś takiego, ale mogę się mylić. Wydaje mi się, że o takie tego typu drogi chodzi. Dalej, dynamiczne ograniczenia prędkości i znaki LED. Chodzi chyba o takie, jakby to nazwać, chyba te specjalne znaki LEDowe, gdzie będą wyświetlane po prostu ograniczenia prędkości. Coś chyba w tym stylu. Nowe unikalne ładunki, oczywiście silniki lotnicze, ciężarówki z piggyback, tutaj pisze łódź, ale wydaje mi się, że chodzi bardziej o jacht. No i tam będzie więcej tych rzeczy, oczywiście pojawią się też nowe firmy. Duże i realistyczne porty, Seattle, Tacoma i Everett, czy jakoś tak. Wiele unikalnych skrzyżowań, wyraźne doki firmowe, budownicze, jachtów, rozległe farmy, magazyny materiałów, czyli będą takie specjalne miejsca charakterystyczne dla tego stanu i oczywiście będą też osiągnięcia specyficzne dla Waszyngtonu do odblokowania. Akurat o nich chyba kiedyś była mowa w jakimś filmie, natomiast tutaj możecie je jeszcze raz zobaczyć. O, właśnie one tak się prezentują. Nie ma tu jeszcze tych ikon, ale akurat nazwy są. Kiedyś była mowa o nich na którymś z filmów, więc można też poszukać tego filmu. I jeśli chodzi o tą listę, to w sumie tyle. Może jeszcze zanim przejdę tutaj, to akurat pokażę wam, gdzie ten port się znajduje. Ten port akurat jest w tym miejscu, port Townsend Terminal. Chyba o to chodzi, bo akurat w Google mi to wyszukało, więc prawdopodobnie o to chodzi. Jeśli nie o to, no to możecie mi napisać, ale wydaje mi się, że ten port akurat będzie nas właśnie kierował z tych terenów tutaj, na tą oto wyspę, która jest no tutaj, White Bay Island. Czy jakoś tak?
No i w sumie, cóż, nie zdziwiłbym się, jeśli będzie więcej niż jeden prom, ponieważ wiadomo, będzie trzeba zrobić też łączenie między Waszyngtonem a na przykład Kalifornią, jeśli ktoś nie ma Oregonu. Ale w sumie, co oni wymyślili, to się dowiemy właśnie za niecały tydzień. Natomiast wracając. Natomiast oczywiście tu SS pisze o tym, że na dniach pojawi się więcej screenów, materiałów filmowych, etc. Natomiast tutaj jest dosyć ważniejsza informacja. Dodatkowo w czwartek, czyli 6 i w sobotę 8 czerwca, będziemy gościć specjalny strumień, czyli będzie specjalny stream z Waszyngtonu, zarówno na naszym Twitchu, jak i Steamie, zawierający rozgrywkę właśnie nowego rozszerzenia ze specjalnymi gościami, którzy brali udział w tworzeniu Waszyngtonu. Będą cię prowadzić przez ten nowy stan, będą rozdawać jakieś prezenty, pewnie jakieś klucze będą do wygrania. Oczywiście będzie rozmowa z widzami i na czatach i wiele więcej, więc upewnij się, że dostroisz się od 16 w czwartek i od 17 w sobotę, aczkolwiek są to czasy brytyjskie, chyba się nie mylę, albo tam jakiś uniwersalny czas. Akurat zrobiłem cięcie i sprawdziłem, w chwili obecnej jak ja to nagrałem jest 19, a tam jak sprawdzałem była 17, więc różnica 2 godzin, więc chodzi o 18 w czwartek i o 19 oczywiście w sobotę. Natomiast przejdźmy sobie jeszcze do strony na Steam, ponieważ ona została uzupełniona, parę nowych screenów, chociaż nie, screenów chyba żadnych nie doszło. Natomiast pojawił się ten film, tak samo, który możecie zobaczyć na YouTubie, jest tutaj. Pojawiła się informacja oczywiście o dacie premiery, no i jeszcze opis, chyba został rozbudowany, tak mi się wydaje. I to zdjęcie się pojawiło, naprawdę ta grafika koncepcyjna jest bardzo piękna, po prostu wspaniale ją zrobiono. Super wygląda. Normalnie mogliby zrobić taką, nie wiem, na tapetę po prostu, bo fantastycznie to wygląda. Aczkolwiek wracając, no cóż, to tyle jeśli chodzi o te informacje. Jeszcze raz przypominam, Waszyngton wyjdzie 11 czerwca 2019 roku. Jeśli chodzi o godzinę, to będzie to prawdopodobnie coś koło, chyba przed wieczorem, coś takiego chyba, zazwyczaj jest, tak to jakoś chyba wypuszcza. Chociaż różnie może być, bo zazwyczaj wypuszczali DLC w czwartki dla ATS, a teraz wyjdzie we wtorek. I to dosyć wcześnie. No cóż, więc tu będziemy musieli poczekać. Może coś powiedzą akurat na streamach, aczkolwiek wydaje mi się, że na Steamie będzie coś mówione, że za tam około parę godzin zostanie odblokowane. Tak mi się wydaje. Natomiast cóż, jeśli chodzi o te informacje, to tyle. A więc zachęcam do ocenienia tego filmu, skomentowania go, udostępnienia. Zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda, do grupy na Steam i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!